Mogę przemówić nawet. Tak jak moja mama. No one nie przemówią już te kotlety. Kotlety nie. Ale ja ci powiem prawdę. Powinieneś zmarłych rodziców dać im spokój. Oni nas tutaj, u nich nie jesteśmy, na nas przyjdzie czas, to będziemy tam. Nie można po prostu takich rzeczy mówić. I chciałem powiedzieć, że ogółem, no... Czy to ładnie wyszło, panie majorze? No, jak powiedziałem, żeby dał pokrywkę, a te takie lepsze trochę zaczęły... Proszę spróbować, panie majorze. Ja jestem zadowolony, bo próbowałem i jestem zadowolony. Wiem, że pan Kononowicz potrafi gotować. Proszę majorze, to już nie pierwszy raz. Czekam na ocenę od pana. I próbę. Ale prawdziwą ocenę. Taką? Prawdziwa? Tak. Prawdziwą. Proszę spróbować. Ja wezmę na tego. Bardzo proszę. Ten gorący. A co tam? Gorący. Proszę ocenić. Tak w skali od 0 do 10. Uczciwie. Tak, uczciwie, dokładnie. Nie kłamać. Uczciwie? Tak. Bez kłamstwa, bez niczego. Możesz ocenić nawet na jedynkę. Nie impuniemy się. Za dużo soli. O, w tej jest. Może grudka popadła. Grudka. Grudka to z tego. Jak śnieg pada, to grudka śnieżna pada. I ogółem ze szczypiorkiem, bo ja wcześniej kupowałem, to było nagrywane nawet na moim kanale. I ze nie za słone, nie za ostre? Ocena. Od 1 do 10. Tak, dokładnie. Ja Słuchamy. Daję 9. Ja 7. Z jakiego razu... Chwileczkę, panie majorze. Z jakiego pan daje 9, panie Meksykanie? Udowodni pan mnie. Nie, naprawdę. Dlaczego? Bo są smaczne. Ja trochę słone jest. Nie. Dla mnie jest sam raz. Nie, to... No to może... Ja cukru dużo nie używam. Nie jestem... Czosnek trochę czuć? Czosnek jest. Mówiłem, że za dużo nie można. Ale... Właśnie te może... On dodaje tej radochy. Właśnie ten te... czosneczek zamiast cebuli. Znaczy cebuli, dobrze właśnie z tą pokrywką, one bardziej po prostu jakby mogły się do końca nie dosmażyć i mogły być w środku część surowe. Ci mówię, nie bo są, grubsze. A nie są surowe. Bo ja ci dałem, powiedziałem weź pokrywkę tą. Przepraszam bardzo, moje, jak ty powiedziałeś. Ja na przykład... No, proszę bardzo. Ten... O, ten chudniejszy. No. Proszę, proszę, proszę. Brawo. O, z tym... Spróbujemy teraz. O, ten trochę inaczej wygląda, ale tłuszcz. A musi być tłuszcz. Na kotletach. Musi być tłuszcz. To jeszcze boczysz miał być. Jak pan ocenia? Ten powiem, że mniej słony. Może po prostu za dużo dałeś, źle przemieszałeś. Nie wiem, to jest twoja decyzja. Ja przepraszam bardzo, panie majorze. Może gdzieś, tak jak powiedziałem, szczypta gdzieś padła albo krótka soli. I w jednym miejscu może być... troszeczkę, jak spadnie większa część grudka soli,
to może być przysunkowate. Ale proszę dalej spróbować. Wszystkie zjadać proszę. Ja nie będę się wstydzić. Wszystkie? Tak. Wszystkie to resztę ty zjesz. Proszę tak. bardzo. Proszę. No dziękuję ogółem. Mamy proszę dzisiaj niedziela. Cebulko, łe! No i widzę sobie. Cebulko wie się, a nie cebulkę strząkać. Bardzo samo. Właśnie z tym zielonym to lepsze te jest, bo to z cebuli rośnie. No i to. Dobre. Pierwszy sort. Good. No i jak pan Konarowicz umie gotować? No bo jeszcze kończę, bo jeszcze... Nie, ale ci powiem, jakbyś dodał do tego, ja kupiłem specjalnie właśnie bułki, bułkę na wodę, dusisz w wodzie bułkę, tak samo jak chleb można dusić i mieszasz później właśnie i to miększe są te kotlety. Ludzie chyba wiedzą, o co chodzi. Na mleku, no, dziękuję. Na mleku. No. I nawet dodać mleko można, to lepsze. Puchne są bardziej. O, właśnie. I ogółem chciałem podziękować. Czy dobra?